Halo? Tu Bronka z tej strony, Klarcia. Jo, ty. Bo ja że mówiła, że ja zadzwonię do ciebie. Jak będę miała czas, jo. Na YouTube'a nagrywą. Jo. Ty nie jesteś zła, nie jesteś zła. Ty nie wiesz, co to YouTube. Nie jesteś zła. A to Grzesiu mnie prosił. Jo, ja ci mówiła. Nie tuba, tylko YouTube'a. Ty nie wiesz, co to. To jest taka telewizja taka. Każdy może tam nagrać i może tam sobie coś wstawić, tak się mówi. Jo. Bo ja żem nie miała czasu. Ja musiałam się rozłączać. Bo ludzie mówią, że nie robić za długich filmów. Czemu? Ludzie nie chcą oglądać takich długich. Takie parę minut. O, teraz ja spojrzę. Teraz mam już półtora minuty prawie. Jo. Oni tak mniej więcej niż 10 minut i trzeba kończyć. A ja tak se postanowiła, że ja będę do ciebie co jakiś czas dzwonić. Klarcia. Bo tylko my się tak ostali same na tym świecie. Jo. Gwiazda? Ja nie je gwiazda. Nie. To jest taka telewizja, co w telefonach dzieciaki mają. Ale dorośli też oglądają. Jo. Nie. Jo. Mój syn Grzesiu też mówi, że ja będę gwiazda wielka. Jo, ja będę gwiazda, Boże. Jezus Maria. Pieniądze będę miała, jo? Jo, jo. Nie. Klarcia, nie, nie. Oni tylko tak się śmieją. Znaczy, Grzesiu mówi, że może tam parę złotych z tego będzie, ale to... To są tylko takie żarty. Oni chcą, żebym ja nagrywała, żeby coś po mnie zostało. Na pamiątka, jo. Jo. Dobrze się czuję, jo. Zdrowa jestem. Teraz dzisiaj okulary założyłam, bo coś słabo widzę. Zmęczona jestem, bo ja mam remont. Grzesiu maluje, jo. Wszystko do góry nogami. O Jezus, mówię ci. Jakieś tam zrywa podłogi. Teraz się wykładzina okazało, że pod spodem brudna. A nie ma, żeby nowy położyć. Nie ma pieniędzy. Trzeba teraz ten węgiel zapłacić. Tona na tydzień. Jo. Ja nie mam czasu. Bo musieliby mnie zawieźć do ciebie. Specjalnie, bo to nie po drodze w stronę sklepu. Jo. Jo, kiedyś to były czasy, jo. Pamiętasz, jak my do kościoła jeździli? Ty pamiętasz to? Ty, a ty pamiętasz... Jak on się nazywał, ten, co my w konia jechali z nim nieraz? Świętej pamięci spod lasa tam, Karecki. Jak on miał na imię? Józef chyba. Pamiętasz te deski takie na wozie i my do kościoła jeździli? I później lody kupowali, nie? Jo. A w tygodniu po szkole w polu haczka i... Jak to się mówi? W dupie byłeś, w gówno widziałeś. I o całe życie takie. Takie wiesz. Nigdzie nie był zakukany taki. Jo. Renta mom. Starcza, jo. Bo dzieci ode mnie nie wyciągają, bo se radzą. Ja do ciebie będę dzwoniła co jakiś czas. Bo ja przyobiecałam synowi, że będę na YouTube'a. Ja zobaczę. 4 minuty. Ja nie wiem, czy ludzie będą chcieli to oglądać w ogóle. Takie proste dwie kobiety, co gadają do siebie.
Po kociewsku, trochę po niemiecku. Ty, a ty wiesz, że... Jo. Ty wiesz, że ten mąż od mojej córki, od Gosi. Ty słyszała, jo? A. On podobno gdzieś pochodzi tam gdzieś... Wejherowo, czy... Chojnice. Ty, on je Kaszub, jo. Kaszub podobno. Ale pod sklepem ludzie się nie zorientowali. Nie. Bo oni nie gadają tak z ludźmi. A on mówi jo i oni myślą, że on tam gdzieś z wioski jakiejś pobliskiej, jo. Ale nie, ja się nie śmieję. Ja się nie śmieję. Ja wiem, pamiętasz za małego, jak mówili, nie, rodzice i dziadki, że się Kaszuby naśmiewają z kociewiaków tam, z tego Starogardu Gdańskiego i Gniewu tam, jo. I tam dali, tam, nie, pod Nowe, tam, gdzie my. No, że się naśmiewają, że my takie Kaszuby, ale taka gorsza odmiana, tak, zawsze tak nam mówili, jak byli małe. Teraz się dziwią, że my się podśmiewujki robim? Jo. Ale nie, on dobry chłopak. Dobry. On tam w ogóle nie gada na takie rzeczy, pracowity. Ma samochód, wiesz. Wszędzie do roboty jedzie samochodem i ma traktor i przyczepka taka se kupili. Ty wiesz, że ja będę jechała... W piątek będę jechała. Za opiekunka będę robiła. Jo. O Jezu, wszystko mnie boli. Jezus Maria, te ludzie nie będą chcieli tego oglądać w ogóle, ty głupot. Trudno. Jak nie będą chcieli oglądać, to napiszą. Ja wiem, co napiszą. Że ja wariatka jestem, że ja nagrywam. I głupoty gadam. Ja wiem, tak będzie. Tak Grzesiu mówił, że tak piszą. Luźne ludzie piszą, luźne. Jo. Ja będę jechała do Kościerzyny, ty. Będę pilnowała tam od Gosi, ta córka, ta najmłodsza, jo. Tam taka mała, jedna, mamy dwie od Gosi. Emilkę będę pilnowała, jo. Ona tam jest w szpitalu, bo ona ma takie, się wcześniej urodziła. I ona ma takie problemy trochę, wiesz. Tam trochę z napięciem mięśniowym, tak trochę z chodzeniem, trochę takie. Ale ona dobra dziewczynka. Ona wszystko, to się wszystko jo, to będzie już wszystko normalnie, tylko że ona potrzebuje teraz takich. Takie zabiegi ma tam w wodzie, ale już się dowiedziałam dzisiaj. Jo, skąd wiedziałaś? No, dowiedziałam się, że ona... A, że po basenach, jo, że woda. Jo, dzwoniła do mnie Gosia, że już miała katarek i gorączka. Ale ja i tak pojada. Pojada, bo tam ona, Gosia się uparła. Że ona tam będzie wstawała na głowie, bo ostatnio już ich pogonili. No. Aha, bo ty się pytasz, co to? Ten YouTube, co to jest, jo? Czekaj, ja zobaczę. O Jezu, ile minut już. Ja muszę zaraz... Klarka, ja do ciebie zadzwonię. Jeszcze jak będę w szpitalu, też do ciebie będę dzwonić. I ci pokażę ta moja mała, ta. Jaka ona ładna je. Jo. Ty słuchaj, co to ten YouTube mówisz, jo? Albo ty jaki masz telefon? A, bo ty masz taki jeszcze, co miałaś jak twój żył, jo? 8 lat temu, jo? Ale jaki? Takie 2 centymetry literki? Nie. Ja dostała inny od Grzesia. Jezus Maria, ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić. On mówi, mama zdejmie te rękawiczki. Bo ja żem tam obrabiała marchew do rosołu, jo. Mówi, mama zdejmie te rękawiczki, bo ja muszę mamie pokazać, jak trzeba, bo tam trzeba takie zrobić, tak on mi ustawił, takie, taki mówi, mama wie, co to jest kątownik, jo. To taka L-ka musi mama zrobić i to się będzie odblokowywało i tam wciskasz to nagrywanie, później mówi, wystarczy wyłączyć i on już później będzie sam opisywał tam i wstawiał tam, puszczał
ludziom. Jo, ludzie podobno oglądają takie rzeczy, ty. I nawet są pieniądze z tego. Niektórzy mają pieniądze z takich głupot. Ale to nie są głupoty, Clarka. To są tylko takie nasze rozmowy. Jo, ja zmęczona już jestem. O Jezus, muszę te okulary zdjąć, bo już mnie... ja jestem cała mokra. Przez ten remont ci powiem. Tu wszystko powłączane, bo ma szybko schnąć. Jo. I będzie mi się jeszcze podobno tak do czwartku męczyć. Codziennie po trochu, bo... Jo, bo Grzesiu nie ma czasu. On do roboty, wiesz. No. Wszystko stoi takie po prostu ufandzolone dookoła. To malował, teraz ściągnął folię z mebli niektórych, bo zrywa podłogę, przesuwa i kurwuje, że tak powiem. Znaczy nie tak głośno, ale trochę słyszałam. Jo, nerwowy je chłop. I mu krew z nosa poleciała w czwartek nawet. Jo, męczony. Jo, Clarka. A ja muzyka se włączyłam. To wszystko z YouTube'a tu mnie Grzesiu nauczył. Tylko napisałam akordeon, muzyka i leci. Ty pamiętasz, jak my kiedyś chodzili do tego tam, do tego koło mleczarni tam, tam gdzie był ten, ta taka remiza była, jo, pamiętasz, nie? Ale żan tańcowali, nie? He, he. Jo. To były czasy, nie? Tancowali, a chłopaki tam dali gdzieś w rogu po kielichu i się ten człowiek cieszył i bawił. Ty zobacz, co się dzieje teraz. Te dzieci, jakie one są. One w ogóle nie umieją czytać, ty. Ja nie widziała, żeby moje czytali wnuki. Oni tylko trochę tak, ale oni tylko coś tam przygotują, jakieś ćwiczenia. Jakaś płyta, jakieś takie, te wiesz, mają te takie, jak to się nazywa, te takie, takie płaskie takie, co tam mają te, komputer, czy co to się nazywa. I telefonach mają to samo, ty, i piszą tam, i tam im wyskakuje różne rzeczy, i zwierzęta wyskakują, i samochody mój Grzesiu ogląda, jak jeżdżą, Boże. Jo. Jo, za dobrze mają. Ty zobacz, a ten tam za wschodnią granicą znowu wariuje, ten głupek jeden. Przecież to jest głupie. I znowu będzie mieli wojna. Ty widzisz? Clarka, ty zobacz. I znowu będzie tak, że my będziemy jeden dzień, jo, raz na dzień jedli, czy co? Klusków narobi mi, będziemy jeść, tak będziemy żyć. Słonina, trochę klusków. Jo. Jo, ja pamiętam ta zupa. Wodzionka taka, to były takie żarty, ale to była taka zupa. Jo, przecież pamiętam, mama mojej. Moja mama świętej pamięci. Jo, tacie robiła taka zupa. On tak lubiał, bo my nie lubili dzieciaki. Mama brała z patelni takie stare skwarki nieraz z wieczora. Podsmażyła tam, wrzuciła mu nieraz tam jeszcze jakieś cebulki. I miała taki chleb taki suchy, wiesz. I te, na ten chleb, takie połamany w kostkach. Jo. I ona to zalewała gorąco wodą i oni mówili, że to była wodzionka. To się nazywało wodzionka. Jak to się nazywało? Kromka chleba i wody szklonka. Jo. Ty, Clarka. Ja już będę kończyła. Jo. Będę kończyła, moja kochana. Jo. Ja zadzwonię jeszcze do ciebie. Zadzwonię. Będę starała się do ciebie dzwonić. Jo, Clarka. Pogadamy se. Pogadamy se, co u mnie, co u ciebie. Jo. Jo, ja spadł. Oj, ty,
15 minut już się nagrywa. Grzesiu będzie zły. On mówi, że nie dłużej niż 10 minut, bo ludzie nie chcą tego oglądać, ty. Oni się wszędzie teraz pieszą. Mają te samochody. I coraz szybciej, ty. I w urzędach mają wszystko. I w autobusach w mieście podobno mają takie... Takie komputery mają. I mają takie coś, że możesz bilet kupić, ty. Jo. Ja ci wszystko powiem, bo tam Gosia często jeździ do miasta, jo. Ona czasami zostawia samochód i jedzie autobusem. Jo. Z Bogiem, rybko. Jo. Z Panem Bogiem. Pa, pa. Pa, Klareczka, ka, pa, pa.